jedna z najbardziej niebezpiecznych i najlepiej zorganizowanych grup przestępczych, jakie kiedykolwiek istniało w tym kraju. Oto historia próby przejęcia przez gangsterów największego aresztu w Polsce. Oni założyli interes i zaczęli go prowadzić. Jest nasza duża wina. Mówię nasza, bo ja też jestem wplątany w tą sprawę. A narkotyki jak były wnoszone? W najprostszy sposób. Przez lata przestępcy wiedli za kratami życie bez zakazów. Na widzeniach adwokackich był seks. Z osadzonymi? Pani tam przynosiła narkotyki i ja chciałam o tym porozmawiać po prostu. Nie wiem, co by było, gdyby ta sprawa nie wynikła i trwałoby to dalej. W pewnym momencie myślę, że stałoby się na tyle zabawnie, że jak Pablo Escobar mieliby swoje więzienie. Do aresztu trafiłem pierwszy raz w roku 2000 i od tamtej pory przebywałem w zakładach z małymi wyjątkami. Najdłużej na wolności przebywałem około roku. Kiedy trafiłem na Białołękę w okresie maj-czerwiec 2017 roku, zaczęli przyjeżdżać tam członkowie grupy Mokotowskiej. Na wolności Łysy mógł co najwyżej pomarzyć o przynależności do gangu Mokotowskiego. Jego członkowie tworzyli zamkniętą, dobrze zorganizowaną i szalenie niebezpieczną grupę. Wszyscy zajmowali się handlem narkotykami, brali udział w wynoszeniach haraczy, byli też związani z serią porwań w ramach tak zwanego gangu obcinaczy palców. Jako pierwsi zdecydowali się na to, żeby porywając ofiary dla okupu, żeby obcinać im palce i wysyłać rodziny. Jako pierwsi też nie negocjowali okupu, tylko jeżeli okup nie był dostarczony w całości, to porwana osoba nigdy nie trafiała z powrotem do domu. Nie można wykluczyć, że każdy na koncie ma głowę. Na pewno niektórzy z nich mają niejedną. Pomimo, że nie zostało to procesowo udowodnione. Łysy, doskonale znający areszt, szybko zostaje zauważony przez zwożonych na Białołękę gangsterów. Handel, konkretnie narkotykami na terenie aresztu, zaproponował mi jeden z członków gangu. Zapytał mnie, czy orientuje się, jak wygląda tutaj w areszcie sprawa z handlem narkotykami. Czy jest popyt, kto handluje i czym. Powiedziałem, że w chwili obecnej nie ma nikogo, kto by trzymał te kwestie na stałe. W ciągu następnych miesięcy Sebastian K. rozwijał handel. Jednocześnie do aresztu trafiali kolejni członkowie Mokotowskich. W pewnym momencie na Białołęce siedziało prawie całe szefostwo gangu. Między innymi Artur N., pseudonim Archie, Wojciech S., Wojtas i Sebastian L., Lepa. Łysy w swoich zeznaniach wskazał w sumie 5 osób, nazwijmy je Wielką Piątką, które rządziły aresztem na Białołęce. Trójkę z Mokotowa uzupełniali Andrzej Z., pseudonim Słowik, i Zbigniew C., pseudonim Dax. Pierwszy uważany jest za jednego z założycieli gangu Pruszkowskiego. Drugiego zaś określano mianem bossa warszawskiego półświatka. Tak naprawdę ktoś nie spojrzał na to kompleksowo i nie zdał sobie sprawy z tego, że umieszczenie tych wszystkich ludzi w jednym miejscu to jest tak naprawdę w jakiś sposób odtworzenie w więzieniu najbardziej niebezpiecznego odłamu grupy Mokotowskiej. Jak Pablo Escobar mieliby swoje więzienie.